Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z serii Cyna i Ołów. W dzisiejszym odcinku będzie o amunicji, a odcinek sponsoruje cyferka 9, tak jak 9 mm Luger. Cała rzecz jest o amunicji, która nosi w nazwie tą nieszczęsną dziewiątkę i bywa dosyć często przyczyną dezorientacji użytkowników broni i amunicji. Nawet z tego, co się wydaje z lektury forów, wynika, że nawet zupełnie doświadczeni użytkownicy broni mają czasami problemy z identyfikacją właściwej amunicji i pasującej do niej broni w tych wszystkich kalibrach, które mają w nazwie 9 mm. 9 mm Luger zostawimy sobie na sam koniec, bo to jest przypadek szczególny. Oczywiście tej broni i amunicji jest w naszych warunkach najwięcej. Natomiast zaczniemy sobie od innego kalibru, który jeszcze do niedawna, no powiedzmy, ja już jestem starym dziadem, bo mam 40 ponad lat, ale pamiętam jeszcze czasy, kiedy 9 mm Makarow, bo o nim mowa, był najpopularniejszym kalibrem pistoletowym, z którym można się było w naszym kraju zetknąć. Przyczyna jest dosyć oczywista. Jako były kraj Układu Warszawskiego, niegdyś aktywnie uczestniczący w jego strukturach wojskowych, posiadaliśmy na wyposażeniu, na uzbrojeniu naszego wojska pistolety w kalibrze 9 mm Makarow, czyli 9x18 mm. Były to w szczególności pistolety model P64 i P83, który go zastąpił. W oryginale łuska czy też nabój Makarowa, nie mogę niestety wam pokazać kompletnego naboju, ponieważ pistolet w tym kalibrze, który kupiłem, jeszcze cały czas do mnie jedzie. A co zatem, no niestety nie mogę posiadać amunicji do tej broni, dopóki nie będę miał go w swoim zasobie sztuk wpisanych do mojego pozwolenia. Także na razie będę wam demonstrował to na podstawie łusek, ale całą resztę zobaczycie w postaci ostrej, prawdziwej amunicji. Także wracając do Makarowa, oryginalnie każdy z was, kto kiedyś tam zapewne widział albo strzelał, poznaje te charakterystyczne, nieco krótsze niż 9 Parabellum, czyli 9 Luger, lekko pękate łuseczki. I są to typowe stalowe łuski, w których fabrycznie była elaborowana amunicja w kalibrze 9 Makarow. Czym one się różnią od 9 Parabellum? No przede wszystkim, tak jak sobie dobrze popatrzycie, albo weźmiemy do ręki sukniarkę, to chyba najmądrzejsze. Przede wszystkim długość samej łuski, to jest pierwsza rzecz, która rzuca się w oczy. W przypadku Makarowa wynosi ona 18, no tutaj w tym przypadku akurat wynosi niecałe 18, 17,8 mm. Dla 9 mm Luger to jest oczywiście 19 mm. Także łuska 9x19, łuska 9x18. Tak to wygląda. Czyli jest milimetr różnicy dokładnie. Tak? Nie wiem, czy wcześniej nie powiedziałem czegoś głupiego. 2 mm. Milimetr. 9x18 Makarow, 9x19 Luger. Także to jest ta najbardziej oczywista różnica. Ale ona z punktu widzenia użytkownika broni, w szczególności osoby, która może mieć styczność z większą liczbą kalibrów, nie jest to różnica najbardziej istotna. Najbardziej istotna różnica leży w średnicy samego pocisku. Dlatego, że dla amunicji 9 mm Parabellum, czyli 9 mm Luger, średnica pocisku wynosi 9,02 mm. Natomiast dla... Zobaczcie, tutaj mam łuskę odstrzeloną, a tutaj jest pocisk. Ja właściwie, no pewnie jakbym się bardzo postarał, to bym go tutaj wcisnął, ale jest mi to bardzo ciężko zrobić. A weźmy sobie dla porównania, zróbmy to samo z łuską Makarowa. Zobaczcie, jak ten pocisk tutaj się zachowuje. Tu jest kupa miejsca. Co to może oznaczać? Otóż oznacza to tylko i wyłącznie tyle, że oryginalny pocisk, którym elaborowana jest amunicja Makarowa, ma większą średnicę niż pocisk Lugera. I jest to największe niebezpieczeństwo tak naprawdę
Dlatego, że niestety, pomimo tego, że średnica łusek tutaj i sposób jej zwężania również się dla tych kalibrów różnią, ale niestety znane są przypadki, w których użytkownikom czy strzelcom udało się załadować do broni 9 Luger naboje Makarowa i niestety skutecznie takie naboje odpalić. Taki nabój, jeżeli już się go uda wcisnąć do komory, będzie albo zapierał się po prostu siłą tarcia o jej ścianki, albo łuska będzie przytrzymywana za kryzę poprzez ekstraktor. I niestety mamy sporą szansę, że uda nam się taką łuskę odstrzelić. Co się stanie, jeżeli ją odstrzelimy? No, jeżeli strzelimy pociskiem 9,2 mm w lufę, która jest przystosowana do strzelania pociskami 9,02, no nie trudno sobie wyobrazić, że w najlepszym przypadku znacznie przekroczymy dopuszczalne ciśnienia dla tego rodzaju broni. W najgorszym przypadku niestety rozdęciu ulegnie lufa, a rozerwaniu komora nabojowa i strzelec trzymający taką broń w ręku może dostać poważnych obrażeń. Także duża uwaga na amunicję 9-18 Makarow, ponieważ ona na strzelnicach jeszcze cały czas funkcjonuje, ponieważ pistolety P83 czy P64 jeszcze gdzieś tam cały czas są w użytku. Trochę ich jest jeszcze na strzelnicach, się je widuje. Także pomieszanie tych dwóch typów amunicji niestety może się skończyć nie najlepiej. Nabój 9-18 Makarow był to nabój ogólnie przeznaczony do on ma nieco mniejszą energię niż 9 mm Luger. Przeznaczony jest do strzelania z pistoletów z natury rzeczy strzelających z otwartego zamka, czyli tak zwanego blowbacku. Czyli są to pistolety nie wymagające mechanicznego ryglowania komory nabojowej. Co za tym idzie, energia wylotowa takiego pocisku jest nieco mniejsza, ale nie oznacza to, że on jest jakoś szczególnie bezpieczny. Wprost przeciwnie, jest to amunicja, która wciąż potrafi wyrządzić bardzo duże szkody w celu, do którego z dużą prędkością zmierza. Taka uwaga jeszcze, że to, co tutaj widzicie, to, co jest tutaj w tym zielonym koszyku, to są tak zwane nowoczesne łuski po nowoczesnym Makarowie, czyli łuski, które pochodzą z amunicji, która została wyprodukowana współcześnie, to jest Sejebelo bodajże, tak, czeskie. Natomiast to, co mam w prawym ręku, to jest jakiś leżak, chyba tak. To jest jakaś tak zwana konserwa. Puryści zapewne dostrzegą fakt, że łuska w nowoczesnym wykonaniu posiada otwór na spłonkę przeznaczony do spłonki typu Boxer, czyli z pojedynczą, dosyć dużej średnicy dziurką. Podczas gdy łuska, nazwijmy to oryginalna, to będzie słabo niestety widać, ale spróbuję, może się uda, jest przystosowana do spłonki typu Berdan. Spłonka typu Berdan przede wszystkim nie posiada tak zwanego integralnego kowadełka. Kowadełko, czyli ten element, który niejako zbija spłonkę od drugiej strony, jest integralną częścią łuski. A powtórę ma dwa otwory ogniowe, co sprawia, że łuskę taką stosunkowo trudno jest odspłonkować. To znaczy albo wymagany jest specjalny taki dwuszpilkowy taki wybijak, którym tą spłonkę można usunąć. Ewentualnie w książce pana Ismonta, ja nie próbowałem tej metody osobiście, ale przeczytałem o tym, że swoją drogą książkę tę, amunicję, jej elaborację bardzo polecam. Jest metoda, w której napełnia się taką łuskę wodą, po czym wkłada się tutaj pasujący tłoczek i ustawiając łuskę na jakimś przedmiocie, który umożliwi wypchnięcie tej spłonki, uderzamy młotkiem w ten tłoczek, co powoduje hydrauliczne wypchnięcie tej spłonki poprzez ciśnienie znajdujące się w środku wody. Ciekawy pomysł, nigdy tego nie próbowałem, być może przy jakiejś okazji uda mi się coś takiego zrobić. Także tak wyglądała oryginalna, konstrukcyjnie wierna oryginałowi amunicja typu 9 mm Makarow. To są spłonki, łuski z amunicji współczesnej. Tak to wygląda. Niebezpieczeństwa związane z użyciem Makarowa, nazwijmy to, w broni o kalibrach zachodnich ogólnie, nazwijmy to, ponieważ nie dotyczy to tylko 9 mm Luger,
Już sobie o nich powiedziałem, ale jeszcze do tego wrócę. Drugim kalibrem, o którym chciałem powiedzieć, jest to kaliber 380 Auto. 380 Auto, no z nazwy pozornie, przynajmniej tej, która jest tutaj na pudełku, nie wynika, żeby ona miała cokolwiek wspólnego z 9 mm, ale tak naprawdę nabój ten osadzany jest w łusce o rozmiarze 9x17 mm, czyli łuska jest o 2 mm krótsza od łuski 9 mm Luger. Oprócz tego łuska 380 Auto jest łuską o prostych ściankach, podczas gdy 9 mm Luger zwęża się nieco ku przedniej części. Natomiast najciekawszą sprawą jest pocisk, którego ta amunicja 380 Auto używa. Mianowicie użyte są pociski o średnicy 9,02 mm, 3,55 albo 3,56 cala, czyli w zasadzie ze wszech miar są to pociski o tej samej średnicy jak 9 mm Luger. Czyli zobaczcie, pomimo tego, że amunicja pochodzi z podobnego okresu, ponieważ 9 mm Luger to jest początek XX wieku, 380 Auto, o ile dobrze kojarzę, to był rok jakiś, nie wiem, 1910, 15 może. John Browning, czyli bardzo osoba posiadająca bogate portfolio stosowanej do dzisiaj amunicji, zaprojektował ten nabój. I używa on dokładnie tej samej średnicy pocisku, co 9 mm Luger. Oczywiście 380 Auto elaborowany jest zazwyczaj nieco lżejszymi pociskami, czyli 95 grainów, 100 grainów. Gdzieś tam zdarzają się lekkie wykonania rzędu 75-80 grainów, ale to już są tak zwane specjały. Natomiast gdybyście mieli ochotę, ja na przykład tak robię ze względu na kiepski dostęp do lekkich pocisków, elaborować amunicję lekkimi pociskami 9 mm, to jak najbardziej można taki pocisk z 380 95-grainowy wyciągnąć, rozcalić ją, osadzić ją w łusce 9 mm Luger i przy oczywiście odpowiednim dobraniu naważki prochu będzie to jak najbardziej prawidłowa, wymiarowa amunicja. Także tak wygląda 380 Auto, czyli tak jak w przypadku Makarowa mieliśmy 9x18 mm, w przypadku Parabellum, czyli Lugera, 9x19, to jest 9x17, to jest najkrótsza łuska z omawianych dzisiaj przeze mnie dziewiątek. Także tak wygląda amunicja 380 Auto. Następnym specjałem, który Wam chciałem pokazać, jest amunicja 9x18 Ultra. To jest coś, na czym na forach i w większości miejsc, w których spotkałem się z dyskusją na temat amunicji, wszyscy się zacinają, ponieważ wszyscy jednym głosem i jednym tchem, widząc 9x18, krzyczą, że to jest przecież Makarow. No, jeżeli spojrzymy sobie na łuski, no to faktycznie, popatrzmy sobie. 9 mm, powiedzmy, średnica kryzy, no będzie troszkę inna, ale to akurat w tym momencie mnie interesuje. Jak raz, oba te naboje posiadają łuskę o długości 18 mm. Na czym więc polega różnica? Otóż amunicja 9 mm Ultra, zwana też 9 mm Police, w zależności od wykonania, jest to amunicja, która pomimo wymiarowego podobieństwa łuski do Makarowa strzela pociskiem o średnicy 9,02 mm, czyli taki jak w 9 para, taki jak w 380, taki jak w 9x21 IMI i paru jeszcze innych. Mówiąc krótko, normalny zachodni kaliber kuli w tej łusce się mieści. O co w ogóle w tym wszystkim chodziło? Otóż był to nabój, który został opracowany gdzieś tam w okresie chyba albo międzywojennym, zdaje się tak, w lata 30. Walter eksperymentował z amunicją, która miała stanowić wyposażenie broni dla Luftwaffe i wytworzyli właśnie taki nabój, który nazywał się 9x18 Ultra.
Nie znalazłem potem specjalnie zastosowania. Naboje te przeleżały, mówiąc krótko, w szafie do lat 60., 70., kiedy to powstał pistolet Walter Pepe Super, który miał wejść, no wszedł nawet na wyposażenie niemieckiej policji, ale okazało się znowu, że ponieważ ten nabój, podobnie jak Makarow, jest to nabój stosunkowo słaby, strzela się z niego, z pistoletów, ze swobodnym zamkiem. No po pewnym czasie jednak okazało się, że wydarzenia terrorystyczne, które miały miejsce w Europie i w Niemczech w tamtym okresie, spowodowały, że służby odwróciły się od słabszych kalibrów i skupiły się tylko i wyłącznie na amunicji w kalibrze 9 mm na 19 Luger, do której przejdziemy tym oto miękkim sposobem. 9 na 19 Luger, czyli to, co wszyscy mają na myśli, mówiąc dziewiątka, tak jak już wspomniałem. To, co trzymam tutaj w ręku, to jest najbardziej chyba popularny rodzaj amunicji. Jeżeli strzelacie gdzieś tam na strzelnicach tarczowo, czy z własnej, czy ze strzelnicowej amunicji, to to jest dokładnie taki produkt, jak tutaj leży. Fiocchi co prawda opisuje go jako 123 grainy, podczas gdy właściwie najpopularniejszą wagą takiego pocisku jest 124 grainy. Ale w praktyce, jak ja sobie ważyłem te pociski, to one ważą tak 123,5, 123,8. Więc to jest jakiś taki tylko marketingowy, taka zmiana, nie wiem, może żeby się czymś wyróżnić. W każdym razie, normalna, pełnopłaszczowa amunicja, żadnych niezwykłych tutaj nie ma parametrów, o całkiem standardowej energii, czyli nieco ponad 500 Joule. Tak wygląda akurat od Fiocchi produkt, na strzelnicach dosyć często tak zwaną amunicją z szafki jest czeskie Seje Belo, czasami Magtech, czasami PMC. To są wszystko bardzo podobne produkty. Ja akurat z Fiocchi i z Seje Belo mam dosyć dobre doświadczenie. Nie sparzyłem się praktycznie nigdy na tej amunicji. Także ja uważam, że do takiego, powiedzmy, masowego treningowego strzelania jak najbardziej ona się nadaje. A teraz może popatrzmy sobie na jakieś jej ciekawsze odmiany. Czyli oprócz amunicji takiej, może sobie zostawimy jedną sztukę pełnopłaszczowej. Zobaczmy sobie, jak wyglądają jej wykonania, bardziej nazwijmy to agresywne. Zobaczcie, tak wygląda 115-grainowy, czyli nieco lżejszy pocisk. Oczywiście lżejszy on jest z oczywistego względu, ponieważ ma wierzchołkowe wydrążenie. To jest pocisk z rdzeniem ołowianym, miedzianym płaszczem i z takimi nacięciami, które powodują, że po uderzeniu w podatną przeszkodę ten pocisk grzybkuje, zwiększa swoją średnicę, czym oczywiście powoduje odpowiednio większe szkody. Tutaj ciekawostką jest to, że zobaczcie, ona jest fabrycznie elaborowana takimi śmiesznymi czarnymi spłonkami. I tak w ogóle amunicja ta Fiocchi właśnie z JHP, tak, z częściowo odsłoniętym rdzeniem, jest produkowana w Stanach, podczas gdy amunicja pełnopłaszczowa produkowana jest w fabryce w Europie, we Włoszech. Także tak wyglądają, jak one strzelają. No jeżeli chodzi o tą 123, no to absolutnie jakby nie ma o czym pisać do domu. Amunicja jest dosyć powtarzalna, nawet do strzelań tarczowych, takich typu tarcza, pistolet centralnego zapłonu, jak najbardziej się nadaje. Ta amunicja jest trochę droższa, ale ona też jest bardzo celna, a przy tym ma jeszcze taką zaletę, że wycina w tarczy bardzo ładne dziurki, ponieważ ten ścięty wierzchołek powoduje, że ona łatwiej jakby wycina w papierze taki nieco bardziej kształtny otwór. Na stole mam jeszcze Magtecha. To jest tak zwany specjał, ponieważ Magtech jest amunicją typu soft point. Soft point to jest taka amunicja o ściętym wierzchołku, czyli jest to pierwotnie pocisk o pełnym płaszczu, znaczy pocisk, który jakby zamykany jest od dołu do góry. W związku z czym tutaj na górze widać po prostu ołów, który z niego wystaje.
To jest MagTech, a to obok tutaj to jest bardzo podobny produkt, tylko produkcji Seyebelo. Zresztą możemy je sobie, ja rozstaliłem taką amunicję, więc mogę je obie wam pokazać. Tak wyglądają te pociski. Od góry produkt MagTecha ma szersze to ścięcie, ma większą średnicę, w związku z czym aerodynamicznie pewnie będzie nieco gorszy. Sądzę, że na 25 metrów do tarczy ma to minimalne znaczenie, natomiast znowu będzie wycinał trochę ładniejsze dziurki ze względu na ten płaski przód, który po prostu będzie ładniej w tym papierze ciął. Jest to amunicja lekka, tak jak powiedziałem, ona jest wykonywana w gramaturze 95 albo 100 grainów, a co za tym idzie, szybciej lata. A jak szybciej lata, no to bardziej kopie. Pistolety strzelające taką amunicją, przynajmniej CZ-ki, wyraźnie na dłoni strzelca czuć większe efekty odrzutu i podrzutu niż w przypadku amunicji pełnopłaszczowej. Mi to powiedzmy niespecjalnie przeszkadza, ale na przykład przy dynamice, gdzie follow-upy, czyli kolejne strzały, które mają padać w tym samym celu, oddane w kierunku tego samego celu albo z szybkim przemieszczaniem broni na kolejne cele, no mogą być przy takiej amunicji utrudnione. Aczkolwiek jeżeli będziecie kiedyś mieli okazję, postrzelajcie sobie lekką amunicją, żeby zobaczyć na czym polega ta różnica, ponieważ ona dla wielu, nazwijmy to, słabiej zorientowanych osób jest niezbyt oczywista. No jak to, że lżejszy pocisk, ale on mocniej kopie? No, mocniej kopie dlatego, że energia pocisku równa się jego masie i prędkości w kwadracie. W związku z czym, żeby osiągnąć podobny efekt energetyczny, to te nawałki prochu dla lekkich pocisków muszą być znacząco większe. W związku z czym odrzut takiej broni jest odpowiednio większy niż dla amunicji ciężkiej. Jeżeli byście chcieli amunicję, przy której, mówiąc obrazowo, pistolet wam stoi w miejscu, to powinniście sięgnąć po amunicję 147 grainów. Oczywiście w przypadku strzelań dynamicznych nie można sobie tak tą gramaturą bardzo manipulować, ponieważ jak przesadzicie, to po prostu przemieścicie się do innej klasy. Natomiast generalna zasada jest taka, że ciężkie pociski wywołują mniejszy efekt zazwyczaj na broni i na ramieniu strzelca. Lekkie pociski wprost przeciwnie. Przy okazji pokazywaniu tych pocisków wyjąłem jeszcze jeden pocisk tutaj z rozsalonej amunicji. To jest tak zwana czarna mamba. To jest, zobaczcie, ciekawostka. To jest amunicja, która wygląda tak dosyć niezwykle. No, tutaj mamy takie agresywne wierzchołkowe wgłębienie, stożkowaty kształt, gramatura 100 grainów, czyli lekka amunicja, lekka, ale stosunkowo szybka. Otóż, moi Państwo drodzy, to jest pewnego rodzaju marketingowy chwyt, ponieważ ta amunicja w istocie jest to amunicja pełnopłaszczowa w mosiężnym płaszczu. Ten mosiądz jest czerniony po to, żeby wyglądał jak taki bardziej jakiś zaawansowany z dziwnego materiału pocisk, czyli jest to czerniony płaszcz mosiężny. Zresztą zaraz zobaczymy, mosiężny czy miedziany? Chyba mosiężny. I to wgłębienie w wierzchołku to nie jest, tutaj nie ma żadnej przerwy w tym płaszczu, w związku z czym grzybkowanie czy też ekspansja tej amunicji jest, mówiąc krótko, marginalna. Ze wszystkich znaków na niebie i ziemi wszystko wskazuje na to, że Fiocchi wytworzył tą amunicję jako taki substytut czy też marketingowy taki chwyt dla krajów, w których sprzedaż amunicji grzybkującej jest po prostu osobom cywilnym jest niedozwolona. Zobaczcie, jak ładnie udało mi się ją obrać z tego czernienia, czy cokolwiek tam jest. Pod spodem jest normalny, taki mosiężno-miedziany kolor, czyli to jest taki materiał, jak w każdym innym pełnopłaszczowym naboju. No i powstała sobie taka amunicja, marketingowo ładnie nazwana, no jak Black Mamba, no to na pewno musi być coś to mega groźnego.
Natomiast w istocie jest to po prostu lekka amunicja pełnopłaszczowa. No to można by zapytać, no to po co koleś taką amunicję kupujesz, skoro nie ma to kompletnie sensu. Otóż kupuję ją, moi drodzy, dlatego, że z pomocą pocisków, które wyciągam z rozcalanej amunicji tego typu, elaboruję sobie naboje 9 mm 9x18 Ultra i naboje 380 Auto, do których niestety w aktualnym stanie rzeczy lekkich pocisków nie mogę kupić. Oczywiście tą amunicję, jeżeli by się uprzeć i pokombinować trochę z prochem, można by wyelaborować ciężkim pociskiem, natomiast ja jako substytut po prostu kupuję amunicję 9 mm w tych lżejszych wykonaniach, ona cały czas jest dostępna, całe szczęście. Rozcalam je, wyciągam z niej pociski. No, łuski niestety wędrują do sejfu ze spłonkami, ponieważ w świetle przepisów jest to wciąż amunicja, ponieważ zawiera istotny element amunicji, czyli spłonkę. Kiedyś być może je ponapełniam prochem i będzie jeszcze z tego jakiś użytek. Natomiast pociski zostają przeze mnie wyciągnięte i idą do ponownego użytku, do elaboracji amunicji tej mniej typowej, czyli 380 i 9 mm na 18 polis. Także tak to wygląda, jeżeli chodzi o dziewiątki. To jest bardzo krótki tak naprawdę wstęp, ponieważ tych nabojów jest dużo więcej. Są jeszcze egzemplarze, o których nie mówiłem, czyli na przykład ten 9x21 IMI albo 9x21 Glicenti, który jest taką osłabioną wersją 9 mm para, żeby znowu można było z niej strzelać pistoletami z nieregulowaną komorą nabojową. No i mamy jeszcze całą serię amunicji tak zwanych neckdownów. Neckdown, czyli to są naboje, w których dokonano coś na kształt tej łuski od 5,56, dokonano zwężenia szyjki, czyli de facto mamy do czynienia z łuską, która posiada denko, czyli tak zwany parent case, czyli łuska matka, jest to 9 mm Luger najczęściej, natomiast część czołowa jest zwężana tak, żeby osadzić w niej mniejszy pocisk. I taką amunicją na przykład jest 22 TCM, o, tak ona się chyba nazywa. I to jest dziewiątka, której szyjka została zwężona do kalibru 22 i odpowiedni osadzony w niej pocisk. Jaki jest efekt? No efekt jest jeszcze bardziej dramatyczny niż w przypadku kalibrów dziewiątek strzelających lekką amunicją, czyli macie bardzo, bardzo, bardzo lekki pocisk, dużą dawkę prochu, w związku z czym, żeby osiągnąć zamierzony czy też przybliżony efekt energetyczny, te pociski muszą latać bardzo szybko. Przykładem również podobnym takiego pocisku jest 5.7 FN, tak jak w pistolecie FN 5.7. Jest to również, tylko chyba tam nie, podstawą nie jest dziewiątka. W każdym razie jest to nabój pistoletowy z niewielkim pociskiem w przewężonej szyjce. Jest całkiem spora grupa takiej amunicji, której nazw nawet nie jestem w stanie wam wszystkich przybliżyć, ponieważ to są dosyć często niskoseryjne produkty. Konstruktorzy gdzieś tam w Stanach Zjednoczonych taką amunicję sobie robią do celów jakichś tam bardzo, bardzo specjalizowanych pod jakieś konkretne zawody. Także możecie się zetknąć z pistoletami, które zewnętrznie przypominają normalny pistolet 9 mm, natomiast strzelają jakimś, mówiąc krótko, dziwadłem. Dzieje się to nie bez przyczyny, ponieważ ta amunicja jest przygotowywana w ten sposób, żeby można ją było podawać ze standardowych 9 mm 9x19 magazynków. Po to ten cały cyrk. Także tyle, jeżeli chodzi o amunicję w temacie dziewiątek. Do zobaczenia.